Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Ja nazywam się Jana Bojarska i dziś moje pierwsze w tym roku wideo po polsku. W zeszłym tygodniu ukazał się filmik z rocznym podsumowaniem moich ulubionych produktów pielęgnacyjnych. Jest to wideo je w języku angielskim, do którego obejrzenia także bardzo serdecznie Was zapraszam, bo pokazuję Wam tam takie same moje perełki kosmetyczne z zeszłego roku. A dziś, jako że jest to wideo po polsku, to porozmawiamy sobie o kilku bardzo wyjątkowych polskich markach, o których być może jeszcze nie słyszeliście, a ja miałam okazję testować produkty tych marek przez ostatnie kilka miesięcy. I jeśli dość dokładnie śledzicie mój kanał tutaj na YouTubie, czytacie mojego beauty bloga, czy też śledzicie moje media społecznościowe, to już zapewne domyślacie się o jakich markach będę dziś mówiła. A więc dziś skupimy się na produktach czterech wyjątkowych polskich marek. Które produkują cudowne kosmetyki pielęgnacyjne? Rosa Filo, Lale Naturalne, Canu Nature oraz domowy kosmetyk. I co? Znacie już którąkolwiek z tych marek? Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. I słuchajcie, ja praktycznie wszystkie te produkty miałam w swoim posiadaniu już na początku października zeszłego roku. Czyli testuję je już ponad 3 miesiące, i jest to dość długi okres. Jednak większość z tych produktów będą to produkty do ciała. Nie tylko, mam też kilka produktów do twarzy. I muszę Wam powiedzieć, że chciałam je tak sumiennie i konkretnie przetestować. I niektóre z nich testowałam również na, w moim gabinecie kosmetycznym pro, podczas profesjonalnych zabiegów kosmetycznych. I pytałam o takie mini recenzje moich klientów oraz... Klientki, tak żeby porównać je z moimi własnymi spostrzeżeniami. No i myślę, że poopowiadam Wam kolejno o każdej marce oraz jej kosmetykach, które stosowałam i co na ich temat uważam. A na koniec powiem Wam, które okazały się być takimi top of the top z całej tej grupy. A więc zacznijmy może od przepięknej, luksusowej marki rosa. I Rosa Filo jest to polska marka z nadmorza i jest to rodzinna firma, która powstała w lutym 2018 roku, a jej właścicielką jest Halina Ryl. I produkty marki Rosa Filo to połączenie natury i piękna i mają być one taką ucieczką od pośpiechu życia codziennego. I tutaj inspiracją dla marki stała się nadbałtycka przyroda oraz chęć stworzenia wyjątkowych, 100% naturalnych kosmetyków. A więc wszystkie produkty marki, jak już wcześniej wspomniałam, będą to produkty w 100% naturalne, gdzie produkcja opiera się na naturalnych, wyselekcjonowanych surowcach pochodzących z upraw ekologicznych. No i znajdziemy tutaj wyłącznie masła roślinne, oleje tłoczone na zimno, naturalne olejki eteryczne zioła a nawet ręcznie zbierane płatki kwiatów. A więc wszystko tutaj mamy na najwyższym poziomie. I ja miałam przyjemność otrzymać od marki Rosafilo pełną torbę próbek do testów, a także kilka produktów pełnowymiarowych. I były to głównie peelingi, czy też skraby do ciała, sole do kąpieli oraz masła do ciała. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że w tych kosmetykach po prostu czujemy, że mamy do czynienia z kosmetykiem zwycięskim wysokiej półki. Dlatego też nie bez powodu znajdziecie je w luksusowych spa czy też ośrodkach wellness w Polsce, ale nie tylko. I wszystkie te produkty przepięknie pachną. No tutaj mamy taki niesamowity komfort zarówno dla ciała jak i dla zmysłów. I skraby do ciała zarówno te na bazie cukru jak i solne pięknie złuszczają nam ten właśnie martwy naskórek. A że bogate są one w masła i oleju, to po takim skrabie nie potrzebujemy już żadnego balsamu, bo ciało jest niesamowite, niesamowicie gładkie, miękkie, pojedrnione i nie są to produkty, które ja nazywam takimi miziu-miziu, czyli że niby robimy sobie peeling ciała, a te drobinki są tak delikatne, że po 10 minutach masażu nie widać ani nie czuć żadnej różnicy. Nie. Tutaj ta różnica jest zdecydowanie zauważalna i wyczuwalna, nawet po takim szybkim, kilku, kilkuminutowym masażu. I te peelingi na pewno spodobają się osobom, które lubią dość mocne peelingi ciała. Czyli takim jak ja, a do tego lubią też czuć warstwę produktu na skórze, bo właśnie po tych peelingach mamy tą skórę nie tylko porządnie złuszczoną, ale także odżywioną i natłuszczoną. I moimi ulubionymi peelingami marki Rosa będzie z pewnością ten, który tutaj trzymam właśnie w ręce, płatki róży, peeling solny, bo jest on właśnie taki bardzo mocno nawilżający i ten zapach jest taki relaksujący, a drugi będzie to. Bursztynowy peeling cukrowy z algami, mandarynkowo-waniliowy. Bardzo przyjemny, świeży zapach yy, i też takie bardzo fajne działanie regenerujące i odżywcze na skórę. A teraz, jeśli chodzi o masła do ciała, to tu od razu Was uprzedzam, że jak zaczniecie ich używać, to nie ma już powrotu. Jest to tak przyjemna intensywnie odżywcza i regenerująca formuła, że naprawdę ciężko te kosmetyki z czymkolwiek innym porównać. Naprawdę jest to krem. Powiedzmy, zaczynam od takiego lekko spienionego, jakby kremu, który po rozgrzaniu w dłoni zamienia się w olej. I tutaj pamiętajmy tylko o jednym, że używamy jak najmniejszej ilości tego masełka, bo inaczej będziemy po prostu w tym pływać. Dzięki temu też produkt jest bardzo wydajny. I ponownie będzie to idealny kosmetyk dla osób, które lubią to uczucie taki. Tłustej warstewki na skórze. Dla mnie osobiście jest to idealny kosmetyk w mojej pielęgnacji wieczornej. I teraz, jeśli chodzi o wybór moich klientów, to tutaj zdecydowanie wygrały dwie wersje zapachowe, jeżeli chodzi o masełka. Kakaowo-migdałowe masło do ciała oraz mandarynkowo waniliowe masło ze złotem. No to po prostu pachnie jak takie ciasteczka świeżo wyjęte z piekarnika. No, doznanie. A moim ulubionym masłem do ciała jest to tutaj właśnie kokosowe z trawą cytrynową. No ja najbardziej lubię takie świeże, pobudzające zapachy. Stąd też mój wybór. No i mamy tutaj jeszcze piękne sole do kąpieli. I tutaj znowu mamy takie piękne kompozycje zapachowe, które bardzo ładnie też zmiękczają na skórek. No i wyglądają także tak dość unikatowo, bo oprócz samych soli mamy tutaj też w zależności od rodzaju zioła, bądź też płatki kwiatów. No i wygląda to naprawdę pięknie w opakowaniu. Tylko musimy uważać na to, żeby podczas używania tych produktów nie zapchała się nam wanna. Ja, na przykład, w gabinecie podczas zabiegów, spa, używam takich drewnianych mis do moczenia stóp, na przykład. No, ale wiadomo, w warunkach domowych przy normalnej wannie. Powinniśmy na to uważać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o markę Rosa Filo. Oczywiście zostawię Wam linka do ich strony w opisie. A teraz już zjeżdżamy na południe Polski, do Krakowa i przechodzimy do marki Lale Naturalne. I tutaj ta marka przykuła moją uwagę ze względu na design ich opakowań. Taki bardzo minimalistyczny, z nadrukami z lat 60., no zupełnie inny niż reszta kosmetyków w drogeriach. I oczywiście te produkty są to produkty naturalne. Nie znajdziemy tutaj żadnych składników odzwierzęcych, więc będą to produkty przeznaczone także dla wegan, produkowane w bardzo małych partiach a że Marka nie używa tutaj takich... Typowych sztucznych konserwantów, to na spodzie każdego produktu znajdziemy dokładną datę jego produkcji, zarówno jak i datę ważności. No super, bardzo fajne ułatwienie, nie trzeba się zastanawiać, czy produkt jest jeszcze dobry, czy może już nie. Tu mamy wszystko podane czarno na białym i jest to dla mnie na przykład szczególnie ważne, jeśli chodzi o kosmetyki do twarzy. I w ofercie marki Lale Naturalne znajdziemy cały przekrój kosmetyków, zarówno tych do twarzy. Jak i do ciała, marka ta z pewnością słynie z bardzo dobrej jakości hydrolatów, i znowu mają tutaj oni w wyborze, właśnie w swoim asortymencie, takie mniej oczywiste, rzadziej spotykane wybory, takie jak na przykład ten hydrolat z ziaren kawy, który pachnie obłędnie. No naprawdę, jakbyście wąchali taką świeżo zaparzoną kawę. No i od razu się po spryskaniu takim hydrolatem budzicie rano, a do tego jeszcze jak sobie wklepiecie ich takie właśnie tutaj kawowe masło pod oczy, które de facto pachnie jak cukierki Kopiko to od razu macie takiego porannego kopa i jesteście obudzeni. I właśnie teraz przejdziemy sobie właśnie na tych może maseczek, masełek pod oczy. Ja mam akurat tutaj takie dwa, to wcześniej właśnie wspomniane kawowe oraz drugie z zieloną herbatą. No i obie te wersje te konsystencje są bardzo podobne. Jest to takie zbite masełko, które trzeba rozgrzać między palcami, i po wklepaniu w skórę oczu zostawia ono taką lekko tłustą warstwę na skórze. Nie czuć obciążenia na tej skórze pod okiem. Nic tutaj nie drażni oczu, szczególnie moich, które są bardzo podatne na przeróżne podrażnienia. Ja jednak sceptycznie na początku podchodziłam do tych produktów, bo pomyślałam sobie: no tak. Jest to taka tłusta warstewka i teraz, jak zacznę nakładać na to makijaż, no to będzie się działo. No, ale mówię dobrze. Przetestujemy, lecimy z tym masełkiem pod oczy, i słuchajcie, nic się nie waży, nic nie wchodzi w zmarszczki, wszystko pozostaje tam, gdzie powinno być. I ta tłustość tych masełek zupełnie nie wpływa na trwałość, czy też zachowanie korektora i pudru pod okiem. Mam go akurat tutaj na sobie w tym momencie i ja mam akurat to z zieloną herbatą. Z mojej strony. Bardzo polecam, tylko pamiętajcie, żeby używać naprawdę małą ilość i najpierw rozgrzać ten produkt w dłoni. A kolejnym produktem, z którym moja skóra niezmiernie się polubiła, będzie to krem do twarzy z ich takiej siostrzanej marki FROJO i poprawcie mnie, jeśli wymawiam to niepoprawnie. I tutaj mam dokładnie na myśli ten właśnie krem do twarzy pietruszka mango multiwitaminowy. I w ogóle jak wchodzimy na stronę internetową, na kartę tego produktu. To mamy takie powitanie. Lico me zielonego się nie boi, bo słoneczne mango w parze z nim stoi. Pietruszka wcale nie taka straszna, są witaminy, więc będę odważna. No buzia się sama od razu śmieje, więc super taki pozytywny vibe, a do tego mamy jeszcze wspaniałe, delikatne składniki, bo tak jak sama nazwa wskazuje, jest to krem do twarzy z ekstraktem z pietruszki oraz mango na bazie oleju lnianego. Krem idealnie sprawdzi się do każdego typu cery, ale tutaj został on stworzony szczególnie dla cery tłustej, trądzikowej oraz naczyniowej. No, jest to świetny produkt, pięknie się wchłania, bardzo dobrze Dobrze nawilża, pięknie zachowuje się pod makijażem. No i do tego jeszcze ten zapach mango. E, więc czego chcieć więcej? Dla mnie super krem do codziennego używania. E, I tutaj mam tych produktów sporo, e, i nie będę wam tutaj dzisiaj o wszystkich opowiadać. E, będę wam je pokazywać przy okazji innych filmików. E, tylko chciałam wam tutaj jeszcze pokazać jeden kosmetyk, który po prostu. Musiał się tutaj znaleźć. I jest to oto ten body scrap, który widzieliście już w moim poprzednim wideo w tym najlepszych produktach 2021 i. Na pierwszy rzut oka może on wyglądać tak niepozornie i jest to różany peeling do ciała z olejem ze słodkich migdałów i płatkami róży, a drobinkami ścierającymi tutaj są zmielone pestki oliwek. I w ogóle pojemność tego produktu też jest fajna, bo jest to niby tylko 120 ml, ale jest to produkt dość wydajny. No i faktycznie jesteśmy go w stanie zużyć, ale to, co najbardziej urzekło mnie w tym produkcie jest to fakt, jak on przepięknie. Porządnie złuszcza nam na skórek, na ciele. Wiecie, że ja jestem fanką takich właśnie porządnych, mocnych peelingów do ciała, po których naprawdę widać różnice. No i ten produkt spełnia wszystkie moje oczekiwania, z tym, że tak jak mówię, jest to produkt dla osób, które lubią mocny peeling, a jeśli wolelibyście coś delikatniejszego, ale równie skutecznego, to macie tutaj na przykład świetną opcję peeling cukrowy z miałem, kokosowym i olejem ryżowym. I to by było na tyle, jeśli chodzi o markę Lale Naturalne, przynajmniej na dziś, i teraz przechodzimy do kolejnej marki kosmetycznej i dla mnie było to odkrycie zeszłego roku, jednak sama marka istnieje na rynku już od ponad 20 lat i mowa tutaj o marce Kanu Nature. I teraz Canu Nature dość mocno przypomniało nam się, ponieważ w grudniowym Pure Beauty Boxie mogliśmy znaleźć olejek do, olejek do masażu Mango, tej właśnie marki. A więc Canu Nature jest to naturalna, taka kolejna naturalna marka kosmetyków, która bazuje na najwyższej jakości certyfikowanych surowcach. I tutaj na przykład nie znajdziecie wody w składach produktów. Podczas produkcji prawie Prawie całkowicie wykorzystuje się energię odnawialną, a więc podczas używania kosmetyków marki Cano Nature naprawdę korzystamy z tych dobrodziejstw. Natury. W asortymencie tej marki znajdziemy głównie produkty do pielęgnacji ciała, ale posiadają oni też w swojej ofercie żele antybakteryjne czy też kule zapachowe do domu. Warto sobie spojrzeć na ich stronę, bo naprawdę mają całkiem ciekawą ofertę produktów. Ja osobiście miałam przyjemność testować nie tylko na sobie, ale także na klientach mojego gabinetu ich olejki do masażu. Czekajcie, gdzie ja je mam? Zaraz je sięgnę sobie z mojej szafki. Ok, jestem z powrotem, mam tutaj olejki. Jak widać, zużycie jest porządne. Niestety jedna buteleczka się troszkę rozpuściła, ale to jest całkowicie moja wina, ponieważ spiesząc się włożyłam cały ten olejek do podgrzewacza, no a nie powinna. No i tak właśnie ta buteleczka skończyła, ale poza tym olejek będę dalej używać. Jak widzicie, tego, zużycie tego olejku jest też największe, jest to zielona herbata olejek do masażu i w ogóle wszystkie te produkty mają tą samą konsystencję, bardzo przyjemną jeżeli chodzi o masaż, jeżeli macie gabinet i masujecie klientów to wiecie, że niektóre olejki są takie lejące się i takie bardzo śliskie, że po prostu nie dość, Wam się to od razu rozlewa na boki, na ręczniki, na podkłady to jeszcze bardzo szybko się wchłania, trzeba tego olejku dokładać i dokładać non stop a te nie, te mają świetny poślizg bardzo przyjemnie wykonujący się na nich masaż. Pięknie pachną, no są to też produkty naturalne. Jak widzicie tutaj zielona herbata, panowie najbardziej wybierali ten zapach i że mam też sporo właśnie mężczyzn na masaże. no to z tego też powodu tego olejku ubywało mi najbardziej. Teraz jeżeli chodzi o olej jaśminowy, tutaj bardziej mamy taki słodki zapach jaśminu bym powiedziała, więc dla osób, które, które lubią słodkie zapachy pachy to jak najbardziej, no mój absolutny faworyt jest to róża, pięknie pachnący olejek i też świetnie odżywia, natłuszcza to ciało, no i tak jak mówiłam jeżeli chodzi o masaż, mi osobiście bardzo spodobała się formuła tych właśnie olejków. Do tego testowałam także ich taki dość wyjątkowy produkt, bo jest to mydło peelingujące w piance. I pierwszy raz miałam do czynienia z tego typu produktem i powiem Wam, świetna sprawa. Bardzo wydajny, fajnie nam tą skórę odświeża i utrzymuje tą czystość skóry. Jest taki naprawdę kompaktowy, więc idealny do podróży. I zobaczcie, ja go używam na wyłączność od jakichś 4 do Dobrych tygodni i popatrzcie, ile tu jeszcze tego produktu zostało. Ja go głównie używam pod prysznicem, więc bardzo, bardzo polecam. Jest to produkt dość unikatowy i taki inny, ale bardzo przyjemny do używania. I kolejny produkt, a właściwie dwa produkty, które także bardzo mi się spodobały, będą to olejki do kąpieli. W ogóle to może najpierw zwróćmy uwagę na to, jak ten produkt pięknie wygląda, postawiony na wannie na pewno będzie nam zdobił łazienkę. A teraz jeśli chodzi o sam produkt, to tutaj podobnie jak w przypadku kosmetyków marki Rosafilo, będzie to produkt dla osób, które lubią czuć taką Przyjemną, otulającą warstwę olejku na skórze. Sprawdzi się na pewno świetnie u osób ze skórą suchą, przesuszoną, taką, która potrzebuje konkretnej dawki regeneracji. No i ja osobiście w kąpieli łączę sobie ten olejek z solą. I tutaj mam na przykład mineralną sól do kąpieli z lawendą, także marki Kanu Nature ale możecie równie dobrze używać samego olejku, tylko nie nalewajcie go za dużo do wanny, bo to będzie totalny ślisk i będzie się Wam dosłownie ciężko utrzymać równowagę w wannie. Więc te produkty są bardzo wydajne, dosłownie jedna łyżka stołowa tego olejku na całą kąpiel i macie piękną, odżywioną, zregenerowaną skórę. A do tego, jak jeszcze dodacie sobie peeling ciała, ja mam akurat tutaj Wam do pokazania ten z mango, to uwierzcie mi, Wasza skóra będzie miękka, zregenerowana i gładka nawet do tygodnia po takim zabiegu. Więc jak ja sobie połączę te trzy produkty razem, czyli tą sól do kąpieli, olejek i skrap do ciała, to mam już takie pełne spaw w domu, na bogato. Polecam sobie spróbować. I później dajcie mi znać, jak Wam się podobało i jak się czuliście. A teraz już czas na ostatnią markę kosmetyków na dziś, o której chciałabym Wam opowiedzieć i będzie to... Domowy kosmetyk. W ogóle taka krótka historia związana z tą marką. Otóż ja poznałam markę Domowy Kosmetyk podczas ostatnich targów kosmetycznych w Londynie, gdzie to współpracowałam ze sklepem Clamanti Cosmetics, i my wystawiliśmy się na dwóch stanowiskach z markami Clarena oraz Norel Dr. Wilsch. I naszym sąsiadem okazało się właśnie stanowisko marki Domowy Kosmetyk. I jest to marka założona przez Ewę Rusin Gazdę. Jest to była księgowa, która po 30 latach pracy z cyferkami postanowiła podzielić się ze światem swoją pasją, a mianowicie własnoręcznie wyrabianymi kosmetykami naturalnymi. Jak zresztą zdążyliście już prawie pewnie zauważyć, mówię dziś o markach, które produkują kosmetyki z surowców naturalnych. I powiem Wam, że jeśli chodzi o ten nurt wykorzystywania dobrodziejstw natury w kosmetyce, to Polska naprawdę wyprzedza w tej dziedzinie wiele innych państw europejskich. I jeżeli chodzi o tą markę Domowy Kosmetyk, to w ich ofercie znajdziemy produkty zarówno do pielęgnacji ciała, jak i twarzy a także produkty przeznaczone dla panów czyli produkty do golenia po goleniu, a także kosmetyki do pielęgnacji zarostu czy też brody jest to kolejna marka kosmetyczna gdzie design z samych opakowań jest taki bardzo minimalistyczny elegancki taki przykuwający uwagę oraz oko, no mi osobiście bardzo się to podoba jeżeli chodzi o produkty jakie testowałam tej marki to będzie to właśnie to tutaj masło do ciała, które trzymam w ręce. Później mamy balsam do ciała oraz ich krem pod oczy do cery wrażliwej oraz balsam do ust. I ja mam go tutaj akurat w wersji wieleowocowej, ale chyba są jeszcze owoce leśne i truskawka, z tego co się orientuję. A teraz jeśli chodzi o masło do ciała, to ja wybrałam sobie oczywiście tą wersję z zieloną herbatą, bo mi jakoś tam zawsze ciągnie do tych takich świeżych, trawiasto cytrusowych zapachów w kosmetykach do ciała i to masło ma taką przyjemną, piankową konsystencję pięknie nawilża i odżywia tą skórę, a przy tym nie pozostawia jej aż tak tłustej jak na przykład te wcześniej wspomniane masła do ciała z Rosafilo. Więc tutaj już zależy od waszych osobistych preferencji, jakie wykończenie produktu bardziej się wam podoba. I oczywiście są to w 100% ekologiczne, wegetariańskie i bezpieczne do użytku kosmetyki. No i tutaj na przykład krem pod oczy do cery wrażliwej też mi się super sprawdził taki bardzo delikatny, nie podrażnia oczu, przyjemna, lekka, szybko wchłaniająca się konsystencja, idealnie sprawdza się pod makijaż. No, nie ma się do czego przyczepić, ale do czego chciałabym się dziś przyczepić, i to w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, są to te dwa produkty: balsam do ciała oraz balsam do ust. I teraz tak, ten balsam do ciała. Wystarczy Wam jedna pompeczka tego produktu, ma tutaj taką pompeczkę, aby wysmarować sobie naprawdę całe ręce, łącznie z nadgarstkami. I ten produkt bardzo szybko się wchłania i już, ale cały czas czujemy to takie przyjemne nawilżenie na dłoniach czy też na całym ciele. Bo jest to produkt, nie jest to produkt stricte do rąk, oni mają osobny produkt, krem do rąk, ale ja ten balsam używam właśnie w formie kremu do rąk i świetnie mi się sprawdza. Ma przepiękny zapach. Jest to takie połączenie cytrusów, świeżości, no super świetny produkt. I teraz czas na tego małego tutaj gagatka. A mianowicie balsam do ust wieloowocowy. I teraz ja, kiedy musimy nosić w pracy maseczki, usta mi bardzo pierzchną, ale miałam też klientkę, którą, która, będąc u mnie na zabiegu, skarżyła się na takie bardzo spierzchnięte, suche, pękające usta. Próbowała już wielu rzeczy, no nic nie pomogło, więc ja tak szybko połączyłam kropki i mówię, wiesz co, mam taki balsam do ust, który ponoć fajnie regeneruje usta, zrobię Ci z niego próbkę, sobie przetestujesz przez kilka dni i powiesz mi, co o nim sądzisz. No i słuchajcie, ta klientka wraca po tygodniu na kolejny zabieg, bo akurat robiłyśmy sobie serię kwasów. I zachwala ten produkt pod niebiosa, że usta są gładkie, nic jej nie pęka, nic nie szczypie, wszystko jest w idealnej kondycji. Czyli potwierdziła ona wszystkie moje spostrzeżenia co do tego balsamu do ust. I dzięki temu mogę się teraz z nimi, z nimi właśnie z Wami podzielić. A więc, jeśli macie problemy z ustami, suchość, szorstkość, pękające skórki. Polecam odwiedzić stronę domowy kosmetyk i do tego jeszcze dodam, że taka przyjemność będzie Was kosztować no jakieś około 18 zł. Więc naprawdę produkt, który, którym warto się zainteresować. No i teraz to byłyby już wszystkie produkty, jeśli chodzi o dzisiejsze zestawienie. No i teraz takie moje osobiste ulubione wybory spośród wszystkich omawianych dziś kosmetyków. No to muszą się tutaj znaleźć masła do ciała marki Rosafilo, bo to jak one pięknie zmiękczają i odżywiają tą skórę, no to ciężko jest o jakiś inny zamiennik. Później moje serce także skład skradł ten peeling różany ze zmielonymi pestkami oliwki marki Lale Naturalne oraz to ich kawowe masło pod oczy, bo mało jest takich produktów na rynku, przynajmniej ja się z nimi nie spotkałam. Olejek do kąpieli oraz mydło w piance marki Kanu Nature. No, sama przyjemność podczas używania, a do tego jeszcze pięknie zdobi nam łazienkę. No i na koniec nie mogę nie wspomnieć o tym przed chwilą omawianym cacuszku do ust, czyli o wieloowocowym balsamie do ust marki Domowy Kosmetyk. I teraz słuchajcie. Nie jest to film absolutnie sponsorowany, ja większość tych produktów tak dostałam od marek do testów czy też w formie prezentu, ale te filmy nawet nie wiedzą, że ja nagrywam dzisiaj to wideo. Ja po, po prostu chciałam się dziś z Wami podzielić moimi przemyśleniami dotyczącymi tych produktów. A że są one naprawdę wyjątkowe i unikatowe, a do tego są to jeszcze polskie marki, no to nie mogłam sobie odpuścić, więc mam nadzieję, że każdy znalazł tu dzisiaj coś dla siebie i że odwiedzicie strony internetowe tych marek. A jeśli już używacie któryś z tych kosmetyków, to koniecznie piszcie w, komentarz, w komentarzach, czego używacie i jak Wam się sprawdza. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony dziś czas oraz za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. 吧。